Mecz z Pogonią Ruda Śląska zapowiadał się na kolejne bęcki, można powiedzieć, a był niezwykle wyrównanym pojedynkiem. No, bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. To na pewno duże zaangażowanie ze strony każdego zawodnika, głównie w obronie. I to też na odprawie przed meczem im powiedziałem, że być może technicznie zawodnicy z Rudy są lepsi od nas, bo wiadomo, ograni od poziomu juniora, nawet kadeta. Ale my musimy pokazać ambicje, musimy pokazać wolę walki, musimy pokazać zaciętość w naszej grze i wtedy mamy szansę powalczyć. I rzeczywiście to dzisiaj przez całe 40 minut spotkania było widać. No i stąd taka wyrównana walka praktycznie do ostatnich minut spotkania. No właśnie, ambicji nie brakowało, wyrównana walka była praktycznie w każdej kwarcie, w żadnej nie odstawaliście. Zgadza się. Bałem się troszeczkę w drugiej kwarcie, bo tam Ruda odjechała nam na 15 punktów, ale znowu właśnie nasza ambicja, wola walki, przede wszystkim w obronie i z tego kilka łatwych punktów i znowu zrobiło się równo. Także no, jeszcze praktycznie dwie minuty przed końcem spotkania wynik mógł być w jedną albo w drugą stronę, bo dwie minuty przed końcem, trzy punkty straty to żadna strata. Także naprawdę jestem bardzo zadowolony z moich chłopaków i zagraliśmy dzisiaj jeden z najlepszych meczów w tym sezonie. Warto podkreślić, że koszykówka to drużynowa dyscyplina i właśnie dzisiaj tak było. Zgadza się. To jest przykładem tego też może być mecz Pawła Obruśnika w Katowicach, gdzie nie zdobył żadnych punktów, a został MVP spotkania w opinii wszystkich zawodników. Więc nie zawsze liczą się punkty, liczy się dobro drużyny i chęć zwycięstwa. To jest w koszykówce najważniejsze. Wspólnie, wspólnymi siłami, wspólnym wysiłkiem w obronie, wspólnym wysiłkiem w ataku można osiągać wyniki i no dzisiaj ten mecz też to pokazał. Najbliższy mecz derbowy z Rybnikiem, jeżeli powtórzycie taką grę, można się spodziewać zwycięstwa. Będzie bardzo ciężko, ponieważ no, jeden z naszych wysokich dzisiaj kontuzja, drugiego wysokiego zabraknie, także będziemy w jeszcze bardziej okrojonym składzie i ciężko powiedzieć, jak ten mecz będzie wyglądał, bo no, bez wysokich ciężko się gra w koszykówkę, a jeszcze z Rybnikiem, który ma kilku wysokich zawodników, na pewno będzie to też ciężki mecz i jedyne, co możemy obiecać, to to, że będziemy walczyć.